Wtorek, 23 tydzień. Zwykły. Utrzymujemy w sposób ciągły lekturę świętego Pawła z listu do Koryntian. Jest ta gmina, którą on sam zakładał, ta gmina pierwotna, chrześcijańska, która miała dosyć trudne położenie, trudną sytuację, żyła wśród pogan, córy Koryntu, te wszystkie wynaturzenia, które były tam. Ale też Paweł krytykuje, że te złe praktyki, grzechy przechodzą do Kościoła. Dlatego ich napomina w sposób bardzo radykalny, w sposób bardzo stanowczy. Tak jak słyszeliśmy to wczoraj, że potępia po to, żeby brata, który grzeszy, żeby go teraz wyrwać z mocy zła, żeby go przywrócić na łono Kościoła, przywrócić do jedności z Panem Bogiem. To słowo dzisiejsze jest również słowem bardzo trudnym, bardzo mocnym, bo mówi słowa, które brzmią na pewno trudno w uszach dzisiejszego człowieka, nawet człowieka Kościoła. Ta cała lista, którą święty Paweł wylicza tutaj, kto nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I mówi bardzo jasno, nawet nie łudźcie się co do tego. Rozpustnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, ludzie rozwięźli, homoseksualiści, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy. To jest cała lista, którą święty Paweł mówi do chrześcijan, do pierwotnego kościoła, tego kościoła bardzo takiego przejrzystego, świętego, moglibyśmy wręcz powiedzieć, że mówi jasno, że wśród was też są tacy. Mówi to słowo, żeby wzywać do nawrócenia, nie żeby teraz oskarżać świat, ale żeby oskarżać chrześcijanina, który w tym świecie żyje. Świat żyje tak, jak żyje, ale wy usłyszeliście słowo Boże, wy uwierzyliście temu słowu i wy macie żyć teraz inaczej. Wy macie być światłem do tego świata, który żyje właśnie tak, jak żyje, żyje pogrążony w grzechu. Nie upodabniajcie się do świata, powie święty Paweł, lecz nieście temu światu orędzie Ewangelii, przede wszystkim poprzez wasze życie. Tego, kiedy słucham tego słowa, na pewno jest to dla mnie słowo oskarżenia. Moje spowiedzi, ile ich było w życiu? Setki. To były te spowiedzi, które mówiłem wobec Pana Boga. Jestem chciwy, nie zachowuję ślubu ubóstwa. Jestem człowiekiem cudzołożnym, rozpustnym, nie żyję według ślubu czystości. Jestem oszustem, nie żyję według ślubu posłuszeństwa. Tyle innych grzechów, złodziej, oszczerca, ile rzeczy, które mówię na innych źle. To są moje spowiedzi. Na końcu to słowo zdziercy, ci, którzy garną pod siebie. Przypomina mi się to słowo, które jest dla mnie nadzieją, to słowo z Ewangelii świętego Łukasza, czyli przypowieść o faryzeuszu i celniku, którzy przychodzą do kościoła, do świątyni. Jeden się modli, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nie jestem zdziercą. Między innymi używa tego słowa, dzięki Ci za to, że taki nie jestem. I pokazuje na celnika, mówi, nie tak jak on jest zdziercą. On poborca podatkowy, współpracujący z okupantami, to jest zdzierca. Ale Chrystus mówi jasno, że ten zdzierca, który przyznał się do tego, który bił się w pierś, odszedł do domu usprawiedliwiony. Nie dlatego, że nie miałby tych grzechów, tylko że wyznał przed Panem Bogiem, że mówił o tym, zgrzeszyłem przeciwko Niebu. To jest jedyna moja nadzieja. Ale też ta jasność, którą ma święty Paweł, mówi, ale są te grzechy, które są grzechy tak potworne, które zamykają Królestwo Niebieskie. Są te grzechy, które są w świecie i żadna demokracja nie zmieni tego faktu, że teraz większość ludzi powie, a my żyjemy inaczej. Za świętego Pawła by go zakrzyczeli, że przecież większość, zdecydowana większość, prawie wszyscy żyją inaczej. Tak, ale tymi, którzy żyją inaczej, są właśnie chrześcijanie. Oni wnieśli tą
nową jakość w to społeczeństwo. I dlatego to dzisiejsze czytanie z Pawła spotyka się z Ewangelią, gdzie Chrystus wybiera słabych ludzi, 12 apostołów. Na nich będzie budował, im będzie przekazywał tą nową naukę z mocą, tą naukę, która będzie wypędzać demony. Czyli to wszystko, o czym święty Paweł mówi, bo to nie są tylko wady charakteru. To jest demon, który za tymi grzechami stoi, który bierze człowieka w posiadanie, zniewala go. I teraz apostołowie, Kościół, ten słaby Kościół, te, ci biedacy, rybacy, grzeszni ludzie również, że oni są wybrani, żeby teraz być przeciwwagą do tego świata. I to, co oni powiedzą, to, co oni będą głosić w imię Chrystusa, to będzie miało znaczenie, a nie, że cały świat żyje inaczej. Za tą prawdę byli gotowi ponieść najwyższą ofiarę, ofiarę z życia. Nie łudźmy, że to przychodzi również do nas. Za te słowa, które mówi święty Paweł, za cytowanie tych słów w Kościele, pastor protestancki przez wiele miesięcy był w areszcie, był w więzieniu. Ostatecznie chyba, z tego co pamiętam, go uniewinniono, ale został oskarżony o tą mowę nienawiści. Święty Paweł dzisiaj musiałby stanąć przed sądem jako ten siewca nienawiści, mówiąc o tych wszystkich grzechach, dotykając tych ludzi, którzy nie tylko, że są w tych grzechach, ale bronią prawa do tego grzechu. To, że grzeszymy, to jest fakt. Ale kiedy mówię, nie, ja mam do tego grzechu prawo, no to już jest zupełnie inna sytuacja. Tylko to słowo dzisiaj jest i do mnie. Do człowieka, który trochę ten grzech właśnie tak próbuje obłaskawić, stępić ostrze, że ja to sobie tylko tak czasem wypiję, ja robię to czy tamto, ale przecież mi się należy, wcale chciwy nie jestem, to tylko tak się żyje dzisiaj. Obojętnie jakbyśmy to usprawiedliwiali. Chrystus mówi dzisiaj jasno, wybieram apostołów do tej liczby 12, został to kooptowany również święty Paweł, żeby głosić z całą mocą to słowo. To słowo, które mówi o Królestwie Bożym, że do tego Królestwa można się nie dostać, że o to Królestwo trzeba walczyć. Przede wszystkim poprzez to, że się przyjmuje punkt widzenia Chrystusa, Pana Boga, a nie punkt widzenia tego świata. Niech Ci błogosławi na tej drodze Ojciec i Syn i Duch Święty.